Tak jak wam mówiłem, silnik przez jakiś czas chodził i niestety potem dosyć szybko przestał działać. Szczotki, nawiasem mówiąc, w zupełnie dobrym stanie. Zobaczcie, no całkiem nieźle się ten silniczek zaczyna obracać. Ok. Na niskim napięciu, powolutku chodzi. W sumie wcale nie w gorszym stanie, tak zewnętrznie patrząc, jak ten silnik. Tutaj nie mam, ja sobie oznaczę od razu tę lamelkę komutatora. Przekręcam i jest przejście. Chyba tylko w tych odkurzaczach z 64 roku znalazłem do tej pory te kondensatory Belma. Wirnik się bardzo ładnie obraca, teraz muszę odkręcić te dwie śruby, żeby zdjąć tę bakelitową osłonkę. Ok, teraz możemy już, myślę, że to będzie dobrze widoczne, rozmontować cały ten silnik. Sprawdźmy tak na szybko przejścia między tymi lamelkami jeszcze raz. Tutaj najpierw wkładam taką malutką tulejkę. No i teraz zakładam tutaj jeszcze jedną ruchomą turbinkę. Tutaj szczotki ładnie dotykają do komutatora po obu stronach. Dobra, i tutaj mamy odchodzące przewody, do których podłącza się zasilanie. No i nasz silnik działa na dużo zmniejszonym napięciu, ale tak jak już wcześniej widzieliśmy, bardzo iskrzy. Cześć! Ostatnio w poprzednich nagraniach mówiłem dosyć dużo o starych suszarkach do włosów, głównie polskich suszarkach Fema. Oglądaliśmy chyba nawet w poprzednim nagraniu tę suszarkę Fema RSW3 z zakładów Eltra w Bydgoszczy. Dzisiaj chciałbym wrócić do odkurzaczy, a dokładniej obejrzeć jeden ze starych silników do odkurzaczy, do polskich odkurzaczy Alfa K2, podobnego do tego odkurzacza, który mam tutaj na stole, aczkolwiek ten silnik nie pochodzi akurat z tego odkurzacza. I co ciekawe, ten silnik też jest związany z olsztyńską wystawą suszarek do włosów, historii suszarek do włosów, designu suszarek do włosów, o której wam mówiłem. Umieszczałem tutaj na moim kanale zaproszenie, informacje o takiej wystawie, która w momencie, kiedy to nagranie nagrywam, jest jeszcze ciągle dostępna w Olsztyńskim Muzeum Nowoczesności od 13 marca do chyba 2 kwietnia tego roku 2024. Co silnik od odkurzacza ma wspólnego z tą wystawą? Opowiadałem wam w jednym z poprzednich nagrań, że wybrałem się właśnie do Olsztyna. Miałem okazję dzięki życzliwości dyrekcji muzeum obejrzeć przygotowania do tej wystawy suszarek. Mogłem tam jeden, dwa czy trzy jakieś eksponaty na tę wystawę wypożyczyć. I przy okazji okazało się, że Muzeum Nowoczesności chce wykorzystać w ramach tej wystawy suszarek również stary polski odkurzacz Alfa K2, z dołączaną do niego suszarką do włosów. Pokażę wam tutaj może ten odkurzacz na zdjęciu, bo zrobiłem wtedy zdjęcie w ramach przygotowań tej wystawy. Odkurzacz to jest ten na pierwszym planie, na dole chyba troszeczkę po prawej stronie, taki piękny, niebieski odkurzacz Alfa K2. W fantastycznym stanie odkurzacz jest, myślę, że bardzo, bardzo mało używany. Chyba z tego, co pamiętam, w ogóle w oryginalnym kartonie, z oryginalnymi akcesoriami. No ale niestety okazało się, że ten odkurzacz nie działa najlepiej, nie działa tak jak się spodziewano. Po włączeniu przede wszystkim ten dźwięk jest jednak taki troszeczkę inny niż prawidłowo funkcjonujący odkurzacz. Jakieś tam słychać lekkie chrobotanie w nim, czy w każdym razie jakieś takie no, dźwięki niekoniecznie zdrowo pracującego silnika. Po drugie okazało się, że po krótkiej pracy, jakiejś tam minucie, czy no, do momentu, kiedy ten silnik prawdopodobnie się jakoś tam nie nagrzeje, odkurzacz działa, potem się wyłącza i przestaje działać. Obiecałem, że rzucę okiem na ten odkurzacz. Bardzo szybko tam z niego wyjąłem właśnie ten silnik, który tutaj widzicie. No, na miejscu niewiele byłem w stanie z tym zrobić, więc ten silnik zabrałem tutaj do mnie do warsztatu. Natomiast tam na miejscu w Olsztynie wymieniłem silnik na właśnie silnik pochodzący z tego mojego odkurzacza Alfa K2 z 1964 roku. Obydwa te odkurzacze pochodzą z tego samego rocznika, z tym, że miały troszeczkę inny silnik. To jest, zaraz to obejrzymy, ale z tego co pamiętam, to jest silnik SK5A1, natomiast w tym moim odkurzaczu znajdował się już silnik SK5B. Mogę wam go tutaj chyba pokazać na zdjęciu, bo wydaje mi się, że robiłem zdjęcie podczas demontażu tego mojego odkurzacza. No w każdym razie ten mój silnik do tego odkurzacza Muzeum Nowoczesności zamontowałem. Mogę wam tutaj nawet pokazać króciutkie nagranie, jak on już po tej wymianie silnika działał. Widzicie tutaj na tym nagraniu też zresztą suszarkę do włosów podłączoną do tego odkurzacza.
Okej, czyli tak w tej chwili pracuje w Olsztynie odkurzacz Alfa K2 z 1964 roku z wymienionym silnikiem z mojego odkurzacza, z silnikiem SK5B z fabryki wodomierzy Fawot we Wrocławiu. No a ja, tak jak powiedziałem, ten silnik SK5A1 zabrałem do mnie do warsztatu i będę chciał na niego dzisiaj rzucić okiem. Nie wiem, czy uda mi się z nim coś zrobić, ewentualnie bardzo liczę tutaj na Waszą poradę, czy jakieś podpowiedzi, co ewentualnie temu silnikowi może dolegać. Zrzućmy po prostu okiem na stan tego silnika, a potem zastanowimy się, co można z nim ewentualnie zrobić. Silnik znajduje się tutaj jeszcze z oryginalną osłonką. Przywiozłem też klamry od niego. Nawiasem mówiąc, jak montowałem w odkurzaczu Alfa K2 silnik SK5B, to do niego była znacznie niższa, chyba w ogóle taka, nie pamiętam, pozioma, albo w każdym razie znacznie mniej tutaj wygięta klamra. Na szczęście zabrałem ze sobą tę oryginalną klamrę z mojego odkurzacza. Przy pomocy tej prawdopodobnie nie mógłbym tego silnika SK5B zamontować. Wydaje mi się, że on chyba jest po prostu troszeczkę niższy. Nie wiem, kiedyś będę musiał go porównać, jak przywiozę go tutaj z powrotem z jednym z moich innych silników SK5A1, które zresztą sobie obejrzymy. Zdejmuję tutaj taką osłonkę z tych przewodów, zdejmuję tę metalową osłonkę z silnika. Okej, tutaj jest jeszcze ta guma na górze. Rzućmy okiem na tabliczkę znamionową, wyświetlę tutaj także z boku jej zdjęcie. Fawot Wrocław, czyli fabryka wodomierzy we Wrocławiu, silnik do odkurzacza. No i tak, typ SK5A1. WTSK00, przyznaję, że nie jestem pewien, co oznacza ten symbol. 220 V, 1,8 A, 50 Hz, 250 W, 15 000 obrotów na minutę. Rok 1964, tak, czyli rok, z którego pochodzi również tamten odkurzacz Alfa K2, tak jak już Wam powiedziałem, odkurzacz z tego samego rocznika jak mój, znacznie skromniejszy i w gorszym stanie Alfa K2, no i numer fabryczny silnika. Generalnie ten silnik jest naprawdę w bardzo ładnym stanie, on tutaj jest w ogóle jeszcze jakoś nasmarowany fabrycznie, nie jest bardzo okurzony, jest używany, ale nie bardzo, także mam wrażenie, że po prostu w pewnym momencie ten silnik zaczął źle działać. Ktoś cały ten odkurzacz odstawił do szafy i już później w ogóle z niego nie korzystał. To jest, pozwólcie, że wam to pokażę, to nie jest pierwszy silnik typu SK5A1, który na tym kanale oglądamy, bo już kiedyś, już myślę, że ponad pół roku temu, pokazywałem taki jeden z moich silników właśnie typu SK5A1, chyba z 1963 roku, czyli o rok starszy, który mam tutaj w mojej kolekcji. Silnik działający, można go obejrzeć na jednym z nagrań na tym kanale. Zresztą link do tego nagrania zamieszczę na końcu. Troszkę tutaj jakoś się tłukła ta turbinka o obudowę, ale generalnie silnik działa całkiem dobrze. Być może trzeba mu będzie z czasem wymienić łożyska. Na razie tego nie robiłem. Możemy zresztą później podłączyć ten silnik i obejrzeć. Generalnie identyczny silnik jak ten, który przywiozłem z Olsztyna. Brakuje mu tutaj tylko tej pokrywki łożyska. Wydaje mi się, że jeżeli dobrze pamiętam, taki silnik typu SK5A1 oglądaliśmy także w tym moim odkurzaczu Elektor i to chyba właśnie z roku 1964. Tak, wyświetlę wam tutaj jeszcze też tabliczkę. Tabliczkę znamionową. Jeden z fajniejszych moich ulubionych odkurzaczy z kolekcji. Nie najlepiej zachowany, ale i tak bardzo się z niego cieszę, bo jest to stosunkowo rzadki dzisiaj już odkurzacz. I jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie w nim znajdował się również silnik typu SK5A1. Wyświetlę wam tutaj z boku także zdjęcie tego silnika. Jeżeli już o tych silnikach mówimy, to zajrzyjmy, przepraszam, wytrę tylko ręce, żeby tego nie ubrudzić, do katalogu wydanego przez Zjednoczenie Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych, silniki komutatorowe jednofazowe i prądu stałego, katalog 63M z 1969 roku, wydawnictwa przemysłu maszynowego WEMA. Bardzo cenna publikacja, z której bardzo się cieszę i często korzystam. No i spójrzmy, czy tutaj znajduje się taki silnik typu SK5A1. Takiego chyba tutaj nie będzie, jeżeli dobrze pamiętam, ale myślę, że znajdziemy jakiś podobny. Tutaj mamy silnik komutatorowy jednofazowy do zabudowania na napięcie 220 V typu SK5B, czyli dokładnie taki silnik, jaki zawiozłem do Olsztyna i zamontowałem tam w tamtym odkurzaczu Alfa K2, czyli zamieniłem
Z tym silnikiem tutaj mamy silniki SK10, SK10A. Tutaj jest silnik Kaso 8730. Też w jednym z odkurzaczy taki mam. Natomiast czyżby już nie było tutaj silników SK5A? Tutaj KSB 7030. Taki mniejszy. No tutaj nie ma silników SK5A. Zaraz, mam chyba jeszcze troszeczkę starszy z 63 roku katalog. Pójdę po niego i zaraz porównamy. Może tam znajdziemy silnik SK5A lub SK5A1. Ok, fajnie. Znalazłem katalog 51M, silniki komutatorowe jednofazowej prądu stałego o mocy od 4 do 600 W. Wydany przez wydawnictwa czasopism technicznych NOT w 1963 roku. No i zobaczmy, to jest dosyć wczesna publikacja, zobaczmy, czy tutaj znajdują się te silniki typu SK5A. SK5A jest. Tutaj widzicie, sam pokażę może też skan z tego katalogu. Tutaj widzicie sam silnik bez tego całego zespołu turbin, bez tego zespołu ssącego. Czyli tak naprawdę silnik, a nie agregat ssący do odkurzaczy. Zastosowanie: silnik jest przeznaczony do pracy w odkurzaczu domowym. Silnik typu SK5A. Zaraz spojrzę tylko, czy znajduje się tutaj też SK5A1. No nie, akurat tutaj tego, to jest ostatni w ogóle silnik w tym katalogu. Akurat tych silników SK5A1 ten katalog już nie obejmuje. Gdybym zdobył jakiś wydany pomiędzy rokiem 63 a 69, prawdopodobnie znajdowałby się tam także silnik SK5A1. Nawiasem mówiąc, tutaj jako wytwórca, i to się zgadza, podany jest Fabryka Wodomierzy, Wrocław, ulica Długosza 2, i także Opolskie Zakłady Silników Elektrycznych M6 w Brzegu. Z tym, że tamten silnik z Brzegu jest oznaczony jako KSB 8740. Wydaje mi się, że w jednym z odkurzaczy, nawet nie wiem, czy z jakiejś nowszej Alfy K2L, chyba taki silnik widzieliśmy. Sprawdźmy dane techniczne. Moc 250 W, tak, 15000 obrotów na minutę, tak, tutaj mówimy o silniku SK5A. Moc pobierania 400 W, no to na odkurzaczu, na tabliczce powinno być napisane. Moment napędowy, nie wiem, tu chyba tego w ogóle nie ma podanego. Prąd 1,8 A. No to tak, to się zgadza. Ciężar 1,9 kg. No może przeczytam króciutko niektóre fragmenty, bo skoro już ten silnik oglądamy, to warto poświęcić mu trochę uwagi. Silnik jest budowy otwartej, nie ma własnego przewietrznika, jest przystosowany do pracy ciągłej w strumieniu powietrza zasysanym przez odkurzacz. Dokładnie, no czyli taki silnik, takiego silnika nie powinno się dłużej uruchamiać, jeżeli nie ma on zamontowanego całego tego zespołu ssącego, no bo po prostu nie będzie chłodzony. Stojan dwubiegunowy jest wykonany z blachy prądnicowej, nieizolowanej o grubości 0,5 mm. No i tam i stratności, uzwojenie cewkowe, nawinięte drutem nawojowym i tak dalej, o średnicy 0,6 mm. Stojan wraz z uzwojeniem jest impregnowany lakierem grafitowym, modyfikowanym melaminą lub żywicą epoksydową. 12-żłobnikowy wirnik wykonany z tej samej blachy co stojan jest uzwojony drutem nawojowym o średnicy 0,4 mm. Uzwojenie wirnika jest pętlicowe. Cały wirnik jest impregnowany żywicą epoksydową Epidian 3F. Tarcze łożyskowe są wykonane jako odlewy ciśnieniowe ze stopu aluminium. Są one środkowane na nadlewkach w pakiecie stojana i przymocowane wzajemnie dwoma łącznikami z gwintem M5. Bardzo szczegółowy opis tego silnika. Zrobię zresztą skan tych stron z opisem poświęconym silnikowi SK5A i zamieszczę te skany to są tylko dwie strony, w opisie tego nagrania. Tarcza od strony napędu ma cztery otwory z gwintem M5 rozstawione symetrycznie. Otwory te służą do przymocowania osłony turbiny odkurzacza. Otwory podłożyska w tarczach są dogładzane i utwardzane przez przetłaczanie. Silnik jest łożyskowany na łożyskach kulkowych R7 i 6200. To jest nawet ciekawa i ważna informacja. Łożysko od strony napędu 6200 jest osadzone na wcisk, na wale oraz suwliwie w tarczy łożysko od strony komutatora R7 odwrotnie. Łożyska są segregowane na rozmiar otworu pod wał i na luzy międzybieżnikowe i do nich są dobierane odpowiednie rozmiary czopów wału. W łożyskach jest nałożony smar EUT2, wystarczający na około 100 godzin pracy silnika. Także to jest też fajna wskazówka, jaki smar dobierać ewentualnie do smarowania
takich łożysk. Zresztą sobie taki będę musiał kupić. Smar jest zabezpieczony przed wyciekaniem podczas pracy odpowiednimi zakrywkami nieruchomymi i wirującymi. Silnik ma parę szczotek z materiału E50 osadzonych w szczotkotrzymaczach rurkowych, umieszczonych w tarczy łożyskowej od strony komutatora. Chodzi tutaj o te szczotkotrzymacze. Szczotki o wymiarach 6,5 x 8 x 16 są rozstawione średnicowo, kierunek wirowania lewy. Nawiasem mówiąc, weźmy miarkę i sprawdźmy od razu te szczotki. Bardzo mnie ciekawi, na ile te moje pomiary, które tutaj suwmiarko robię w warsztacie, zgadzają się faktycznie z tymi fabrycznymi wymiarami szczotek. To jest wszystko jeszcze tłuste od smaru. Tak jak wam mówiłem, silnik jest troszeczkę tak, jakby niedawno wyszedł z fabryki. Nawet te szczotki są jeszcze troszkę jakieś lepkie. Szczotki, nawiasem mówiąc, w zupełnie dobrym stanie. Jedna może troszeczkę bardziej starta od drugiej. Wezmę suwmiarkę i zaraz je zmierzymy. Już widzę, że niedługo trzeba będzie baterię zmienić w miarce. Dobra. 6,45, 6, no 6,5, tak, to się zgadza. O, teraz 6,50, tak, i tutaj 8 powinno być. No mi tu pokazuje 7,90, tak, w niektórym, w tym miejscu, no tak, między 7,90 coś, a tu miało być chyba 16, tak. 15,73, czyli ledwie zużyta jest ta szczotka. Sprawdźmy też tę drugą. 7,96, 7,98, no to, o, tutaj troszeczkę nawet więcej. Dokładnie, 8,1 mm, tutaj 6,5 powinno być, 6,49 jest, tak, i tutaj 16 powinno być, 17, tam 16,70, no powiedzmy 17 mm. Czyli nawet troszeczkę więcej. No, prawie nieużywane szczotki. Szczotki myślę, że mogę tutaj z powrotem włożyć, bo sprawdziliśmy, że one są w zupełnie dobrej kondycji. Zobaczymy zaraz jeszcze, jak działają. Wirnik obraca się bardzo luźno, ładnie. Nie widzę tutaj jakichś śladów przepalenia. Natomiast troszkę mnie martwi ten kondensator. Zobaczcie, tutaj on wygląda tak, jakby w ogóle troszkę już tutaj coś zaczęło z niego wyciekać. Jak wygląda kondensator przy tym moim innym działającym silniku SK5A1? No tak, tutaj to jest wszystko ładnie zaklejone. Nawiasem mówiąc, nie widzę, on jest zasłonięty, nie widzę, co to jest za kondensator i z jakich zakładów. W jakichś takich starych silnikach, chyba Belmy, miałem kondensatory i one też wyglądały troszkę podobnie. No tutaj nie widzę, myślę, że tak czy inaczej ten kondensator wyjmiemy i wypróbujemy działanie tego silnika też bez kondensatora. Ok, tutaj jeszcze w tym katalogu dalej jest schemat całego silnika. Jest tutaj kondensator. Silnik w celu ograniczenia wytwarzanych zakłóceń radioelektrycznych jest zabezpieczony kondensatorem KP301 lub KP500. To sprawdzę sobie przy okazji w katalogu kondensatorów, jakie to były kondensatory, aczkolwiek mój katalog tych kondensatorów przeciwzakłóceniowych chyba pochodzi już z lat 70. Dobra, i to jest właściwie wszystko, co w tym katalogu z roku 61 na temat silników SK5A znaleźliśmy. Nie jestem pewien, czym silnik SK5A1 różnił się od SK5A. Taki silnik też mam. Chwileczkę, może go przyniosę. Ok, już mam. To jest silnik SK5A z 1962 roku, czyli praktycznie prawie z tego roku, nawet rok starszy od tego katalogu. Oglądaliśmy ten silnik też już w jednym z nagrań. Nie rozmontowywałem go jeszcze, ale sprawdzaliśmy jego działanie. On był w dosyć kiepskim stanie. Ja go wyczyściłem, podłączyłem. Okazało się, że całkiem fajnie działa. Nie wiem, tak prawdę mówiąc, na pierwszy rzut oka, czym te obydwa silniki się od siebie różnią. Ten ma troszeczkę inne tutaj te zakrętki szczotkotrzymaczy. Generalnie tak na pierwszy rzut oka
wyglądają dokładnie tak samo. No jak będę miał jakiś opis silnika SK5A1, to zobaczymy. Tutaj również jest 250 W, 1,8 A, 15 000 obrotów na minutę. Jeśli chodzi o właściwości, są do siebie bardzo, bardzo podobne i myślę, że można by je spokojnie ze sobą zamienić. Dobra, ten silnik SK5A na razie odstawiam. Odstawię również na razie te odkurzacze Alpha K2 z 64 roku, podobny do odkurzacza, z którego pochodzi ten silnik, i odstawię też tego elektora również z 64 roku. Położę sobie tutaj też taką gumową podkładkę pod silnik. Katalogi możemy również na razie odsunąć. No i przede wszystkim sprawdźmy, czy w ogóle jest tutaj połączenie na tym silniku. Aha, o tym Wam jeszcze nie powiedziałem. Odkurzacz, z którego został wyjęty ten silnik, tak jak Wam wspomniałem, jest w pięknym stanie, bardzo ładny. Niestety wiem, że kiedy muzeum zamówiło go i odkurzacz przyszedł w paczce, te bakelitowe pokrywy nie były zbyt dobrze zabezpieczone i moment... Niestety w tamtym bardzo ładnym odkurzaczu troszeczkę pęknięta jest tutaj, ukruszona jest ta bakelitowa pokrywa, nawet i trochę pęknięcie, z tego co pamiętam, wchodzi na nią. Tego bardzo nie widać, ale trzeba uważać, żeby się nie rozpadło. Także ewidentnie gdzieś tam podczas przesyłki ten odkurzacz został uderzony. Aczkolwiek prawdę mówiąc nie przypuszczam, żeby takie no, nie za mocne uderzenie wpłynęło na jakąś wadliwe funkcjonowanie silnika. Nie sądzę. Myślę, że to ten silnik jest jednak amortyzowany tutaj przez gumę z przodu, tutaj przez tą gumę na końcu. On można by nim naprawdę tym odkurzaczem solidnie rzucić i ten silnik by się raczej nie uszkodził. Dlatego raczej przypuszczam, że coś z tym silnikiem już od dłuższego czasu w tym odkurzaczu było nie w porządku. Tak jak wspomniałem, odkurzacz gdzieś tam został odstawiony do szafy, z jakiegoś powodu ktoś go nie reperował, albo okazało się, że reperowanie się, nie wiem, no ktoś nie był w stanie go nareperować, czy zrobić tego, co jest najprostsze, więc po prostu wymienić silnika w tym odkurzaczu, bo to jest właśnie najprostsza naprawa, którą można przeprowadzić w ciągu, nie wiem, 5-10 minut. No i odkurzacz w ten sposób wylądował na kilkadziesięcioleci w szafie i dzięki temu zachował się w naprawdę fajnym, fabrycznym stanie. Natomiast no nie wiem, co jest przyczyną złego działania tego silnika. Najpierw sprawdźmy przejścia tutaj na silniku, na przewodach doprowadzających prąd do kondensatora przeciwzakłóceniowego. Teoretycznie tutaj przejście jest. Na obudowę przejścia nie ma. Tak jak Wam mówiłem, silnik przez jakiś czas chodził i niestety potem dosyć szybko przestał działać. Myślę, że spróbujemy go zaraz tutaj na chwilkę podłączyć. Odłączę tutaj najpierw tę blaszkę trzymającą kondensator. Możemy odciąć albo odlutować tutaj ten przewód przyczepiony do kondensatora i odłączymy. Też trzeba będzie odlutować tutaj te przewody z kondensatora wchodzące i łączące się tu z przewodami idącymi do szczotek i do uzwojeń silnika. Być może mylę się, na wszelki wypadek wszystko to porozłączam, ale nie jest regulator podłączony. Być może mylę się co do tego, że powodem złego działania tego silnika może być kondensator, chociaż to jest dosyć częsty przypadek. Raczej może się okazać, o, tu już odlutowałem, o, może się okazać, że jednak jest tu powodem jest na przykład jakieś przepalone uzwojenie tego silnika. Ok, mamy tutaj przewody wchodzące do uzwojeń silnika. Tutaj do szczotek one wchodzą z drugiej strony. Spójrzcie, tutaj te przewody, do których podłączony jest kondensator, prowadzą do uzwojeń stojana, potem tutaj wychodzą i są podłączone do szczotek. Ok, spróbujmy teraz podłączyć te przewody i zobaczymy, czy teraz silnik będzie działał. Nie jestem pewien, czy
czy wina może być po stronie tego kondensatora. Spróbujemy go później też jeszcze sprawdzić. Wziąłem tutaj taki bardzo, bardzo drobny papier ścierny i spróbuję ten komutator troszkę wyczyścić. Tak sobie myślę, że gdyby coś było nie w porządku z wirnikiem w tym silniku, to ewentualnie mogę spróbować wymienić go na wirnik z tego mojego silnika SK5A1 i wtedy zobaczymy, czy to pomoże. Dobra, na razie myślę, że powinno to wystarczyć. Sprawdzę jeszcze raz przejście prądu tutaj po tych przewodach. No, teoretycznie jest. Wyłączmy. Podłączmy ten silnik do 24-woltowego ochronnego transformatora. Muszę tylko podłączyć go przez dwie kostki, bo tak mi to nie sięgnie. O, w ten sposób to zrobimy. On przy 24 V, gdyby był sprawny, to powinien już bardzo powolutku ruszyć. OK. Podłączę tutaj z drugiej strony do transformatora bezpieczeństwa. Transformator podłączę do zasilania. OK. Włączam transformator. Zobaczcie, bardzo powolutku. Nie wiem, czy to widać. To są 24 V, więc jest to stosunkowo bezpieczne napięcie. Zobaczcie, no całkiem nieźle się ten silniczek zaczyna obracać. Zostawię go tak, niech on sobie chwilkę pochodzi. Nie wiem, wydaje mi się, że działa. Śmieszne, jak na niego podmuchałem, to zaczął szybciej się kręcić. No niestety, nawet przy tym napięciu tutaj jest dosyć mocne iskrzenie na szczotkach. Czyli jednak wskazywałoby to na jakiś problem z uzwojeniami wirnika. Dobra. Wyłączę ten transformator i spróbuję jednak podłączyć ten silnik przez regulator napięcia, ale na bardzo, bardzo zmniejszonym napięciu. OK. Na niskim napięciu powolutku chodzi. Dość mocne iskrzenie tutaj, zwłaszcza na jednej ze szczotek, i mam wrażenie, że jednak nieregularna praca tego silnika. Tak, on nie działa niestety z pełną mocą. Jak podkręcam mu napięcie, to powinien dużo płynniej reagować.
i bardzo duże iskrzenie tutaj, zwłaszcza na tej mojej prawej, czyli waszej lewej szczotce. Efekt jest troszeczkę podobny jak w silniku odkurzacza radzieckiego, odkurzacza Czajka z chyba zepsutymi właśnie uzwojeniami wirnika, który kiedyś oglądaliśmy. Także niestety obawiam się, że jest tutaj spalone jakieś uzwojenie wirnika. Zaraz spróbujemy wszystkie te lamelki komutatora porównać, zobaczymy czy uda się to znaleźć. Tak czy inaczej obawiam się, że nie obejdzie się bez wymiany wirnika w tym silniku, co może być nawet fajne, bo możemy spróbować wymienić go właśnie z tego drugiego silnika SK5A1. Najprościej byłoby oczywiście wymienić cały silnik w odkurzaczu. A spójrzmy jeszcze z ciekawości, jak działa ten silnik, który kiedyś oglądaliśmy. Zmniejszam napięcie na regulatorze, wpinam regulator do listwy, włączam napięcie. Całkiem fajnie działający silniczek, może już trochę głośny, ale na pewno działa dużo lepiej niż ten. Widzieliście teraz, właściwie każde przekręcenie tego pokrętła sprawia, że silnik natychmiast zaczyna płynnie przyspieszać albo zwalniać. No a przede wszystkim jednak pracuje z dużo, dużo większą mocą. Tutaj ten się dławił, jakoś tak nie bardzo mu to szło. Nawet jak dosyć mocno podkręciłem napięcie, to on po prostu bardzo tutaj iskrzył, ale cały czas ten wirnik jakoś tak się nie opornie obracał. Natomiast tutaj natychmiast płynnie ten silniczek zaczyna przyspieszać. Jeszcze raz to sobie możemy obejrzeć, zmniejszam napięcie. Ładnie i płynnie reaguje na każde, tak jak powiedziałem, na każde przekręcenie tutaj regulatora. No niewątpliwie ten silnik, chociaż jest głośny, działa dobrze, ten niestety nie. Spróbuję jeszcze go obejrzeć i spróbujemy zbadać te wszystkie lamelki na komutatorze. Zobaczymy, czy uda się ustalić miejsce, w którym jest spalone jakieś uzwojenie w wirniku, no bo tak przypuszczam, że jest to sprawa wirnika, aczkolwiek jeżeli mieliście z podobnymi symptomami do czynienia i macie inne zdanie, to oczywiście piszcie w komentarzach, bardzo się będę cieszył i na pewno będzie to bardzo przydatne. Tak czy inaczej myślę sobie, że no albo trzeba będzie wymienić wirnik w tym silniku, albo po prostu w tym odkurzaczu Alfa K2 w Olsztynie zamontować ten silnik SK5A1. Ja mogę go w prezencie przekazać Muzeum Nowoczesności. On jest w sumie wcale nie w gorszym stanie, tak zewnętrznie patrząc, jak ten silnik. Trzeba by tylko tą osłonkę łożyska tutaj przełożyć do tego silnika. No jest, tak jak powiedziałem, rok starszy, bo pochodzi z 63 roku, ten z 64, ale myślę sobie, że to byłoby nawet fajne obok takiego odkurzacza Alfa K2 postawić nawet niesprawny silnik, po prostu żeby pokazać, jak tego rodzaju silniki w tych odkurzaczach wyglądały, więc jako eksponat do takiego odkurzacza byłoby to, myślę, całkiem w porządku. Tak jak wam powiedziałem, włożyłem do tego odkurzacza w Olsztynie silnik SK5B, no ale fabrycznie był tam zamontowany taki typ silnika, więc niewątpliwie ten silnik by tam o wiele lepiej pasował. Można by tu nawet zostawić ten oryginalny kondensator, wszystko. Myślę, że byłoby to całkiem fajne rozwiązanie, natomiast zaraz się jeszcze zajmiemy tym silnikiem. Spróbuję miernikiem sprawdzić lamelka po lamelce, czy rzeczywiście trafimy tutaj gdzieś na jakieś wadliwe
uzwojenie tego silnika. Jeszcze raz tak patrzę na ten komutator. A ewentualnie możemy też spróbować go po prostu rozmontować, obejrzeć jego budowę. Dobra, w razie czego mamy do odkurzacza w Olsztynie ten zapasowy silnik, który możemy w nim w każdej chwili wymienić. Sprawdziliśmy, że ten silnik niestety nie działa dobrze. Teraz chciałbym troszeczkę dokładniej takim amatorskim sposobem zdiagnozować ten wirnik w silniku, uzwojenia wirnika, ponieważ prawdopodobnie tutaj leży powód całego tego problemu. Wykorzystam do tego mój miernik, ustawię go sobie na mierzenie rezystancji, na najniższą wartość i będę po prostu dotykał tymi czujnikami do lamelek komutatora położonych naprzeciwko siebie i będę mierzył tutaj pokazaną rezystancję. W zasadzie nie interesuje mnie wartość, która jest tutaj wyświetlona. Interesuje mnie tylko to, żeby przy wszystkich lamelkach była ona mniej więcej zgodna. Jeżeli będą jakieś duże wahnięcia albo jeżeli w ogóle nie będzie przejścia prądu, no to będzie to wskazówką, że coś się z tym komutatorem dzieje. Ja sobie tylko oznaczę, przepraszam, tu sobie zaznaczę, żebym wiedział, gdzie zacząłem. I spróbuję cały ten komutator w ten sposób sprawdzić. Czyli przykładam tutaj z jednej strony, tutaj z drugiej strony. Patrzę na rezystancję. Przekręcam. Przykładam. Może tak, o, w ten sposób. Dobra. O, i tutaj nie mam w ogóle przejścia. Zobaczcie. W następnej mam. Tutaj nie mam. Ja sobie oznaczę od razu tę lamelkę komutatora. Tutaj do tej mam, to tutaj nie mam. A w ten sposób też nie mam. Czyli to prawdopodobnie ta. Dobra, dajemy następną. Tutaj mam 037. Mam 047. 047. No, tutaj są 053. No i tutaj znowu nie mam przejścia. Między tą a tą jest. Między tymi nie mam. Między tymi nie mam, a sprawdźmy tutaj. Nie mam. Nie mam, nie mam, nie mam, czyli ta jest. Na tą nie ma przejścia. Ok. Jedziemy dalej. 5. I tutaj doszedłem do jednej z tych lamelek oznaczonych na czerwono, na którą nie miałem przejścia tam z drugiej strony, czyli faktycznie tu jeszcze raz ją oznaczam. Teraz tutaj sprawdzam obok. Tutaj mam 049. 049. 049, tutaj się wydaje w porządku. 049. 5. O, i tu doszedłem znowu do jednej z tych. Tutaj jest przejście, a tu przy tej zaznaczonej na czerwono nie mam przejścia. Ok. Przesuwamy się o następną. Tutaj jest. 5. No i przelecieliśmy dookoła cały komutator. Mam tutaj dwie oznaczone lamelki, na których nie ma przejścia. Tu i tu. Sprawdźmy jeszcze raz na wszelki wypadek. Tak. Tutaj nie ma. I tutaj. Tutaj obok powinno być. Tak, dobra. Znalazłem tutaj dwa miejsca, które moim zdaniem są wadliwe.
I wydaje mi się, że to się pokrywa z takim nadpaleniem tutaj na tym komutatorze. O, tutaj mamy oznaczone te miejsca, gdzie w ogóle nie ma przejścia prądu. No i teraz zrobię trochę podobny test, tylko że będę testował, może o, w ten sposób położę ten silnik. Będę testował lamelki położone obok siebie. Podobnie. Interesuje mnie to, żeby była mniej więcej podobna wartość. Tutaj też mam jedną. O, tutaj w ogóle nie mam przejścia żadnego. Tutaj mam, tu nie mam. I tutaj. No i tutaj też przy tej oznaczonej już lamelce też nie mam przejścia. O. Tutaj przy tej też nie mam. W obydwu testach wyszły mi te dwie lamelki komutatora zupełnie bez przejścia. Jeszcze mogę spróbować zrobić jeden test. Zobaczymy przejście pomiędzy tymi lamelkami a obudową silnika. Nie powinno go nigdzie być. Jeżeli gdzieś się pojawi, no to znaczy, że mamy zwarcie. Nie. To jest tutaj dotykam po prostu do obudowy. Ok, ale w tych dwóch poprzednich testach wyszło nam tutaj uszkodzenie uzwojeń silnika podłączonych do tych lamelek komutatora. Ok, miernik już schowałem, teraz włożę jeszcze raz szczotki do tego silnika. I tak z czystej ciekawości jeszcze raz na chwileczkę wezmę miernik. Ustawię go sobie tutaj na badanie połączenia, przejścia prądu. W ten sposób. Dotknę tutaj do szczotek z obydwu stron. Tak. Mam pomiędzy nimi przejście. I będę obracał komutatorem. Powolutku. O! I doszedłem do momentu, w którym nie mam przejścia między szczotkami. Prawdopodobnie któraś ze szczotek dotyka teraz do tej wadliwej lamelki. I teraz mam znowu przejście. Kręcę sobie delikatnie komutatorem i znowu nie mam przejścia, czyli doszedł do tej kolejnej lamelki. Tutaj ta moja prawa szczotka dotyka w tej chwili do tej wadliwej lamelki komutatora. Przekręcam. Jest przejście. Jest, 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 jest. Jest i teraz doszliśmy chyba. Moment, moment. Nie, teraz cały czas jest. O, i teraz druga szczotka doszła znowu do tej wadliwej lamelki. Kręcę dalej. No i znowu nie ma. Tak, i znowu mamy tę szczotkę tutaj przy tej wadliwej lamelce. Okej. Czyli wiemy już przynajmniej, że któreś z uzwojeń tego wirnika najprawdopodobniej jest uszkodzone. I niestety, jeżeli ten silnik miałby prawidłowo działać, no to nie obejdzie się tutaj bez wymiany albo bez przewinięcia tego wirnika, który się w nim znajduje.
Zawsze oczywiście liczę bardzo na wasze porady, to jest taki mój amatorski sposób badania tego rodzaju usterek, ale jeżeli uznacie, że coś powinno być tutaj zrobione inaczej, dajcie oczywiście proszę znać, chętnie też się tego dowiem. Możemy wykorzystać okazję i zrobić podobny test na tym silniku. Powiedzmy, zacznę tutaj od tej strony. OK, i tutaj obejrzeliśmy dookoła cały komutator, jest przejście między wszystkimi lamelkami. Te wartości są mniej więcej podobne, tutaj w kilku miejscach wydało mi się, że też są sporo większe, ale jak sprawdziłem, jeszcze raz dotknąłem, to już były wszędzie mniej więcej porównywalne. Także ten silnik w zasadzie powinien być sprawny. Rzućmy teraz spokojnie okiem na ten kondensator przeciwzakłóceniowy, czy filtr przeciwzakłóceniowy. Mogę zdjąć klamerkę, która trzyma go tutaj przy silniku. No i widać od razu tutaj logo zakładów Belma, czyli bydgoskich zakładów elektromechanicznych Belma w Bydgoszczy, produkujących urządzenia dla górnictwa, różne urządzenia elektrotechniczne w takim wykonaniu przeciwwybuchowym, jakieś łączniki, skrzynki rozgałęźne, styczniki i tak dalej. No i zajmujące się także, to ciekawe, produkcją wojskową. Tam są produkowane zapalniki, miny, jakieś wyrzutnie do min i między innymi wykrywacze min, wykrywacze metalu. Myślę, że to jest nawet fajne, bo kiedyś sobie taki wojskowy wykrywacz min na tym kanale na pewno obejrzymy. Nie jestem pewien, tutaj muszę przesunąć te przewody. To jest chyba kondensator KP, nie wiem, 500 wydaje mi się, że jest tutaj napisane, aczkolwiek nie jestem pewien. To nie jest pierwszy tego rodzaju kondensator. Mam tutaj także kondensator z zakładów Belma KP500 i zaraz wam pokażę, z jakiego odkurzacza on pochodzi. O, to jest nawet ciekawe, bo ten kondensator Belma typu KP500 wyjąłem kiedyś z tego odkurzacza Gamma 2 z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, a co ciekawe, ten odkurzacz pochodzi, jeżeli dobrze pamiętam, tak, również z 1964 roku, czyli z tego samego rocznika, z którego pochodzi zarówno ten silnik typu SK5A1, jak i cały odkurzacz Alpha K2, z którego ten silnik został wyjęty. Nawiasem mówiąc, odkurzacz też może nie aż w tak jasno-niebieskim kolorze, ale tak jak widzieliście, również w takim ciemno-niebieskim czy jasno-granatowym wykonaniu. Czyli mamy tutaj urządzenia dokładnie z tego samego rocznika i mamy dwa chyba takie same, bo to jest chyba też KP500, kondensatory właśnie z bydgoskich zakładów elektromechanicznych. Ten kondensator był również niesprawny, możecie tutaj zobaczyć, on jest w ogóle jakiś taki cały szczerniały, tutaj tak jakby eksplodowała jego część. Musiałem go obciąć, nie pamiętam, chyba nawet założyłem tutaj jakiś zupełnie nowy kondensator przeciwzakłóceniowy, chociaż tak naprawdę mógłbym go w ogóle pominąć, bo w przypadku takiego historycznego odkurzacza, który jest uruchamiany tylko raz na jakiś czas, te zakłócenia właściwie jakiegoś większego znaczenia nie mają. Bardzo fajnie, przyznaję, że chyba tylko w tych odkurzaczach z 64 roku znalazłem do tej pory te kondensatory Belma. Okej, i pomyślałem sobie, że albo zamontujemy ten kondensator, tylko za chwilkę jeszcze sprawdzę, czy przynajmniej tutaj są połączenia na tych przewodach, albo wymienimy go w tym silniku na taki kondensator Silesia, który bardzo często spotykałem. Ten typ kondensatora to jest KPPZ015. Bardzo często go spotykałem przy różnych starych polskich silnikach do odkurzaczy, aczkolwiek jest to kondensator sporo nowszy, bo ten chyba pochodzi z początku lat 80., ale na pewno również by tutaj do tego silnika bardzo dobrze pasował. Na razie jednak do testu myślę, że podłączymy ten silnik bez kondensatora, zobaczymy, jak wtedy będzie działał. Tutaj jeżeli chodzi o ten kondensator, to mogę ewentualnie szybko zrobić taki bardzo prosty test, czy w ogóle są tutaj przejścia prądu po przewodach tego kondensatora. Tak, to jest przewód, który idzie na masę silnika, to są te, którymi jest prąd doprowadzany do kondensatora, a to są te, które wychodzą i łączą się z przewodami idącymi tutaj do uzwojeń stojana i do szczotek. Czyli tak, tutaj teoretycznie przyłożę sondę miernika. Mam ustawione na sprawdzenie przejścia. Między tymi powinno być przejście. Jest, a między tym i tym nie powinno być. OK. I teraz tak, między tym a tym nie powinno być przejścia, a między tymi powinno być.
No pod tym względem wydaje się, że nie ma tutaj nigdzie jakiejś przerwy w tym kondensatorze. Dobra, na razie go odłóżmy i podłączymy ten silnik bez kondensatora. Okej, myślę, że fajnie byłoby wykorzystać okazję i rzucić trochę okiem na budowę tego silnika. Może przynajmniej zdjąć tutaj ten zespół ssący. Może uda się w jakiś łatwy sposób wyjąć wirnik z tego silnika, wtedy popatrzymy, czy nie widać na nim jakichś ewidentnych śladów uszkodzeń. Okej, zwykle w silnikach tutaj trzeba przytrzymać kombinerkami albo śrubokrętem za koniec wału silnika. Tutaj jest to wygodnie zrobione, mamy takie nacięcie na śrubokręt i możemy teraz kluczem, o, nawet dosyć łatwo to idzie, odkręcić nakrętkę. Myślę, że już pójdzie to w ten sposób. Dobra, tutaj zdjąłem tę osłonkę zespołu ssącego. Tu sobie będę po kolei układał te wszystkie elementy, żeby ich nie pomylić. Czyli tak, mamy nakrętkę, mamy dwie takie podkładki. Jedną i drugą. Mamy ruchomą turbinkę. Mamy... O! Taką nieruchomą kierownicę. Tutaj mamy nakładkę, tulejkę i jeszcze dwie podkładki od tej strony. Ja sobie to wszystko w ten sposób ładnie ustawię, tak żeby tego nie pomylić, chociaż to generalnie w większości tych silników jest wszystko na tej samej zasadzie złożone. Teraz będziemy mieć jeszcze jedną turbinkę. Trochę, o, jest, wyszła. I na końcu jeszcze jedną podkładkę. Także to sobie też w ten sposób układam. Może tak. Dobra. Wirnik się bardzo ładnie obraca. Teraz muszę odkręcić te dwie śruby, żeby zdjąć tę bakelitową osłonkę. Przyznaję, że silnika SK5A czy SK5A1 jeszcze nie rozkręcałem. Zwykle zaglądałem do tych troszeczkę nowszych silników, chyba od SK10 w górę. No, o, fajnie, bardzo łatwo ta bakelitowa osłonka schodzi. No i mamy sam silnik właściwie w tym stanie, w jakim widzieliśmy go. Może nawet pokażę tutaj jeszcze raz fotografię obok na rysunku w katalogu. Czyli to jest sam silnik SK5A1, który służył do napędzania tego całego zespołu ssącego i razem z nim tworzył tak zwany agregat ssący. Tutaj mamy też jakiś numer, chyba 63, jeżeli się nie mylę. Czy 65? No nie wiem, ale to na pewno nie jest rok, w którym ten silnik zmontowano, no bo tutaj jest 1964. rocznik na obudowie. Okej, myślę, że teraz możemy odkręcić te dwie nakrętki znajdujące się tutaj i wtedy będziemy mogli zdjąć te dwie obudowy, uwolnić od nich stojan i obejrzeć też stan wirnika. Tutaj znajduje się łożysko. Mogę tę całą pokrywę łożyska też odkręcić. Zajrzymy sobie również do niego. Trzeba to przytrzymać, bo tam jest na pewno sprężynka pod tą klapką, także nie chcę, tak, jest sprężyna, nie chcę, żeby to odskoczyło. Okej, tak to wygląda. Tutaj mamy dostęp do łożyska, zresztą przy okazji je nasmarujemy, nawet jeżeli ten silnik nie będzie przeznaczony do działania czy do napędzania odkurzacza. Dobra, odkręcę teraz te nakrętki. To jest 8. O, to będzie 8, fajnie. Bardzo łatwo się odkręcają. Tutaj są jeszcze podkładki chroniące nakrętki przed odkręcaniem się. Dobra, jedna już wypadła. Druga też.
Okej, okay, teraz możemy już, myślę, że to będzie dobrze widoczne, rozmontować cały ten silnik, wyjąć z niego wirnik. Tutaj właściwie znowu zrobiłem błąd, który często robię, bo lepiej jest najpierw wyjąć szczotki, bo jak one tutaj wejdą, to troszkę trudno jest je czasami potem z tych szczotkotrzymaczy wyjąć, chyba że zrobię to w ten sposób. Okej. Okay. Tej górnej części nie muszę odłączać, tym bardziej, że musiałbym tutaj odlutować przewody, no ale wyjęliśmy cały wirnik razem z łożyskiem, które tutaj jest po prostu na wcisk tutaj w tej obudowie wmontowane. No tutaj został nam sam stojan z uzwojeniami. No i mamy na wierzchu wirnik i tutaj mamy łożysko od strony układu ssącego. Tego nawet, prawdę mówiąc, nie muszę w tej chwili wyciskać, bo i tak tego łożyska nie będę wymieniał. Natomiast to, co mnie bardzo interesuje, to jest stan tego wirnika. Być może tutaj będzie widać gdzieś jakieś uszkodzenie. Teoretycznie tutaj mam zaznaczone te lamelki, które nie przewodziły prądu. No ale prawdę mówiąc, tutaj na tych odchodzących od nich drucikach nie widzę żadnych uszkodzeń. No tak, na pierwszy rzut oka wcale nie wyglądałoby na to, że ten wirnik jest uszkodzony, no ale najwyraźniej coś się z nim jednak dzieje. Przeczyśćmy jeszcze raz, teraz jest to dosyć wygodne, ten komutator, i jeszcze raz sprawdzimy tutaj połączenia na tych lamelkach. Ok, mam znowu bardzo drobniutki papier ścierny. Delikatnie nie trę tego mocno. I opiłki wyczyszczę. Sprawdźmy tak na szybko przejścia między tymi lamelkami jeszcze raz. No i tutaj nie ma. Tu stół też nie ma. Między tymi jest. Teraz, prawdę mówiąc, a nie, jest. Jest czy nie ma? Tutaj też z tą jednak coś też się dzieje chyba. Tutaj jest, jest. Ok, przelecieliśmy cały ten komutator dookoła. No ewidentnie ta i teraz mi się wydaje też, że tutaj jednak coś. Tutaj jest. Tutaj nie ma, między tymi nie ma. Tak jakby też o ta jednak miała jakiś problem. Teraz jeszcze sobie sprawdzimy w ten sposób. Tutaj nie ma, bo dotykam tą sondą czarną tej zaznaczonej lamelki. O, teraz nie ma, bo z kolei tą czerwoną sondą dotykam zaznaczonej części komutatora. O, chyba tak. Tutaj jest. No i tutaj znowu nie ma, bo teraz też czerwoną sondą dotykam tej zaznaczonej niesprawnej lamelki. No i tu znowu nie ma, bo z kolei tą czarną dotykam. A ta? Aha, no tutaj jednak mamy przejście. Wcześniej jakoś między tą a tą nie miałem. Teraz mam. Dobra, i jeszcze przedostatnia. I ostatnia. Teraz czarną sondą dotykam tu, gdzie nie było przejścia prądu i nie ma nadal. Czyli ewidentnie nadal widać, że te dwie są niesprawne. Ewentualnie jeszcze, przepraszam, można sprawdzić przejście
tutaj pomiędzy tymi lamelkami a korpusem. Nigdzie nie powinno być. No dobrze, myślę, że więcej nic nie wykombinujemy. Ja sobie jeszcze zmierzę, sfotografuję ten wirnik. Jeżeli dostanę jakiś taki pasujący do silnika SK5A1, to go tutaj w przyszłości wymienię i zobaczymy, jak wtedy będzie działał ten silnik. Oczywiście mógłbym teraz wyjąć wirnik z tego drugiego silnika SK5A1 z 1963 roku, no ale trochę nie ma sensu rozkręcać sprawnego urządzenia, tylko po to, żeby zobaczyć, czy to będzie dobrze działało. Jak mi wpadnie w ręce taki wirnik, to wtedy będziemy się tym martwić, zajmować. Jestem bardzo ciekawy, czy ten silnik wtedy z nowym wirnikiem wróci do działania. Większość wymiarów tego silnika mam podane w katalogu. Tutaj długość tego wirnika wyszło mi 18,5 cm, 19 z całą tą nałożoną klapką. Tak jest podane w katalogu. Tutaj szerokość, średnica jest 10 mm. 10 mm. Średnica komutatora, to sobie też zobaczmy. No, powiedzmy 29 mm. A tu jeszcze z ciekawości sprawdzę średnicę. Poszukam podobnego wirnika, najlepiej z jakiegoś, nie wiem, w niezbyt dobrym stanie silnika SK5A1, którego nie szkoda będzie rozkręcać, może z jakąś pękniętą obudową. Zobaczymy, może coś się znajdzie. Na razie chciałbym to z powrotem wszystko zmontować. No, całkiem ładnie się spasowało. Myślałem, że to łożysko będzie troszkę trudniej tutaj wchodziło. Teraz tutaj wszystko muszę wyrównać, tak żeby wirnik tutaj siedział centralnie i o nic nie ocierał. Zakładam podkładki, nakrętki i najpierw tak nie za mocno je skręcę. No, teraz nakrętka tutaj z drugiej strony. Nie za mocno, jeszcze raz to wszystko wyrównajmy. Dobra, mogę teraz chyba mocniej dokręcić. Okej. Wirnik się ładnie obraca. Tutaj wydaje się, że wszystko mamy spasowane. To za chwilę. Możemy teraz zacząć montować tutaj tę osłonkę. OK, dwie śruby. Nie za mocno, żeby to nie popękało. No to zaczynam teraz ponownie montaż całego tego zespołu ssącego. Tutaj najpierw wkładam taką malutką tulejkę, potem w ten sposób podkładkę. Teraz zakładam turbinkę. Teraz zakładam tutaj jedną taką cieniutką podkładeczkę, jedną taką tulejkę. W ten sposób podkładkę. Jeszcze moment, bo tu muszę założyć kierownicę. No i teraz zakładam tutaj jeszcze jedną ruchomą turbinkę.
taką cieniutką podkładkę i jeszcze jedną podkładkę i na koniec nakręcam nakrętkę. No. Chyba muszę od razu przytrzymać. Może ja ją... A tak, przepraszam. Złą stroną ją zacząłem tutaj nakręcać. Dobra, teraz już sobie muszę tu śrubokrętem troszkę pomóc. No, nawet mogę to śrubokrętem ładnie dokręcić. Dla tych, którzy jeszcze nigdy nie mieli do czynienia z silnikami od odkurzaczy, może króciutko tylko powiem, że ten silnik właściwie napędza cały ten tak zwany zespół ssący. No i jak to działa? Tutaj macie coś, co właściwie działa podobnie jak taka karuzela. No co się dzieje, jak się kręcimy na karuzeli? Wyrzuca nas na zewnątrz. Więc tutaj też, w momencie kiedy szybko zaczyna się ta turbinka kręcić, wyrzuca znajdujące się w niej powietrze na zewnątrz. Normalnie gdybym podłączył to teraz, no to powietrze by oczywiście uciekło tutaj na boki. Ale ponieważ jest tutaj założona taka pokrywa, powietrze nie może uciec na boki. Jest tędy przez tę tak zwaną kierownicę kierowane z powrotem do środka, zasysane przez ten otworek, który znajduje się w środku, czy w każdym razie wpychane przez ten otworek, który znajduje się w środku. Tutaj w tej części obudowy, tak jak widzieliście, znajduje się druga taka ruchoma turbinka, która znowu wyrzuca to powietrze na zewnątrz. Ono nie ma gdzie uciec na zewnątrz, bo tutaj jest ta obudowa, więc jest kierowane tędy, tymi otworami przechodzi tutaj dookoła silnika, chłodząc go przy okazji. I w ten sposób tutaj, w momencie kiedy to powietrze znajdujące się w turbince zostaje wyrzucone na zewnątrz, tutaj powstaje podciśnienie i ono przez tę dziurę zasysa powietrze znajdujące się na zewnątrz tutaj z powrotem do tego silnika. W ten sposób w dużym uproszczeniu takie urządzenie działa, czyli tak naprawdę jest takim odpowiednikiem karuzeli. Dobra, zakładam tutaj tę obudowę. Ona nie musi być jakoś mocno przyczepiona, bo i tak będzie to wszystko mocno zamontowane w odkurzaczu. Ja jeszcze na wszelki wypadek tutaj przytrzymam za tą nakrętkę. O, i dokręcę w ten sposób. Teraz wydaje mi się, że wszystko to się tutaj bardzo mocno trzyma. Jak widzieliście, rozmontowanie takiego zespołu ssącego idzie naprawdę szybko, jeżeli tutaj nie ma problemu z odkręceniem tej nakrętki. Tutaj można spojrzeć. Wirnik się ładnie obraca. Aha, załóżmy jeszcze tutaj tę osłonkę łożyska, tylko przy okazji, skoro już to robimy, to dajmy tutaj trochę smaru na to łożysko. Nie zmierzyłem łożysk, no ale ich rozmiary i tak mamy opisane w katalogu. Zresztą i tak ich tym razem nie wymieniam. Dobra, i teraz możemy już założyć tę pokryweczkę. Trochę jedna śruba, trochę druga śruba. Z jednej strony już siedzi. Ok. Myślę, że wystarczy. No i co? I teraz możemy włożyć tutaj już szczotki. Jedna, druga i zakręcamy. Ła. Dobra, i tak naprawdę silnik mamy już w zasadzie zmontowany. Możemy zrobić teraz, tutaj szczotki ładnie dotykają do komutatora po obu stronach. No i sprawdźmy teraz może po zmontowaniu tego silnika jeszcze raz przejście prądu. Tutaj dotykam do tego przewodu, tutaj do tego. Teoretycznie mamy. A poruszam... O, doszedłem teraz komutatorem do tego miejsca, gdzie są niesprawne lamelki. Nie ma, tu znowu jest, tu nie ma. I znowu jest. I zaraz one dojdą do drugiej szczotki. Nie ma. Jest na chwilę. Nie ma. I znowu jest. No niestety, oczywiście przejrzeliśmy sobie budowę tego silnika, ale w żaden sposób nie wpłynęło to na jego działanie.
A podłączmy go może jeszcze raz na chwilkę do zasilania. Zobaczymy, jak teraz działa. Aczkolwiek oczywiście nie spodziewam się żadnej większej zmiany. Podłączam przewód do regulatora napięcia, koniecznie nie do listwy zasilającej. Tutaj mam mój regulator i regulator podłączam do listwy. Zmniejszam napięcie. Włączam zasilanie. Aha, teraz widzicie, trafił komutator w to miejsce z niesprawnymi lamelkami i nie może ruszyć. Muszę go troszeczkę, odłączyłem oczywiście, muszę go troszeczkę pchnąć. Podłączę, dam troszkę większe napięcie. O, teraz z rozpędu już ruszy. On po prostu przeskakuje te niesprawne miejsca. No niestety wiąże się to z bardzo silnym iskrzeniem. Postawię silnik w ten sposób, będziecie to iskrzenie lepiej widzieć. Tak, tutaj to iskrzenie aż tak zaczyna się ciągnąć tak wokół troszeczkę komutatora. Dobra, nie ma sensu tego urządzenia dalej męczyć. Można sobie obejrzeć taką nieprawidłową pracę takiego silnika z uszkodzonymi uzwojeniami wirnika. Myślę sobie, że może jednak założę tutaj ten kondensator Silesia, żeby ten silnik był już przygotowany do działania po wymianie wirnika, a w każdym razie będzie można obejrzeć sobie, jak taki silnik wygląda z kondensatorem. Natomiast ten kondensator w ogóle odłożymy na bok. Jego na pewno nie będę wyrzucał, bo to jest jednak jakiś tam zabytek techniki. Będzie go można również położyć obok tego silnika jako swego rodzaju eksponat. No dobra, to załóżmy może jeszcze tak dla porządku ten kondensatorek Silesia. On powinien być z tej strony zamontowany, tak? Ok. Nawet tutaj fajnie pasuje. Będzie to zrobione w ten sposób. Najpierw go tutaj przyłączmy. Może tak położę go. Zawsze jeżeli taki silnik stoi nawet jako eksponat obok odkurzacza, to zawsze fajnie też opowiedzieć o tym, co jest wyposażony, do czego służył taki kondensator przeciwzakłóceniowy, także już lepiej, żeby było to wszystko ładnie tutaj zamontowane. Dobra. Tutaj, o, dobrze siedzi. Tutaj będą doprowadzone przewody zasilające. Możemy od razu troszkę izolacji z nich zdjąć. Tyle wystarczy. Dobra. Ten zielony będzie przelutowany tutaj. Zaraz to zrobię, też zdejmę z niego izolację. On będzie szedł na korpus, na masę silnika. Tyle wystarczy. Tutaj go przylutujemy. A te przewody będą się łączyły z przewodami idącymi do uzwojeń silnika. Czyli z tym i z tym. Czy one wystarczą na długość? Chyba tak. Dobra, założymy tylko jeszcze osłonki na nie zaraz, ale muszę sobie tu zdjąć troszkę izolacji. A tu sobie ten przewód troszeczkę pocynuję. Już jest pocynowany, ten może też. Tak na świeżo. No i teraz, oj, już mi złapały. No i teraz ten przewód z tej strony. Najpierw sobie ten troszeczkę jeszcze pocynuję. Teraz ten. Ok. Nakładam termokurczkę. Też ją troszeczkę tutaj podgrzeję. No i wystarczy. Aha, no i jeszcze ten zielony przewodzik
idący na masę silnika przylutujemy tutaj na środku. Okej, będzie się w ten sposób ładnie trzymał. Tutaj z jednej strony, przepraszam, jeszcze raz rozłączyłem to lutowanie, bo zapomniałem, że przecież tu jest taki specjalny plastikowy uchwycik, w który te przewody są wmontowane i w którym są połączone, więc o, może w ten sposób to zrobię. O, myślę, że to się będzie bardzo ładnie trzymać. Jeszcze nasunę tutaj termokurczkę na to. To troszeczkę osłaniała. Połączenie, o. O, dobra, tutaj mamy ładnie spasowane. Ten przewód idzie tędy. Tutaj kondensator mam założony. I tutaj też się ładnie przewody łączą. Troszkę porządniej to jest niż zrobiłem na początku. A taka malutka poprawka jeszcze na koniec. Dobra, i tutaj mamy odchodzące przewody, do których podłącza się zasilanie. Tutaj mamy wszędzie przejście. Obracam teraz komutatorem. O, tu nie mamy. Tu mamy. Tu znowu nie mamy. I tu znowu mamy. Dobra. No i zróbmy może jeszcze ostatni test z tym silnikiem, z kondensatorem. On oczywiście nadal nie będzie działał poprawnie, no ale przynajmniej zobaczymy, czy w ogóle działa. Tutaj już nie będą dwie kostki potrzebne, bo mamy przewody obok siebie. Silnik pochylę troszkę w waszą stronę, żeby tutaj miał możliwość zasysania powietrza. Regulator podłączam, zmniejszę napięcie. Podłączam do listwy zasilającej i uruchamiam listwę zasilającą. No i nasz silnik działa na dużo zmniejszonym napięciu, ale tak jak już wcześniej widzieliśmy, bardzo iskrzy. Ok, zmniejszam napięcie, wyłączam zasilanie. Tak jak już powiedziałem, w tej chwili nic więcej z tym silnikiem nie będziemy w stanie zrobić. Odłączam wszystko. Odłączam silnik od przewodu zasilającego. No i silnik może sobie po prostu stać jako eksponat i czekać na ewentualną wymianę wirnika. Myślę, że po tej wymianie wirnika powinien działać normalnie i mam nadzieję, że będzie okazja to jeszcze zobaczyć. No i myślę, że w tym dzisiejszym nagraniu to właściwie wszystko, co możemy wspólnie obejrzeć. Tak naprawdę poświęciliśmy dzisiaj bardzo dużo uwagi urządzeniu, silnikowi, który był niesprawny, no i pozostał niesprawny, no bo w gruncie rzeczy jednak nie udało się nam tego silnika zreperować, ale jednak nie było to całkowicie stratą czasu, a właściwie w ogóle nie było to stratą czasu, no bo tak. Po pierwsze obejrzeliśmy sobie dosyć dokładnie budowę tego silnika SK5A1 z 1964 roku. Poczytaliśmy w katalogu trochę o tego typu silnikach. Obejrzeliśmy sobie dobrze działający, dokładnie tego samego typu silnik z 1963 roku. Obejrzeliśmy sobie kondensator z bydgoskich zakładów elektromechanicznych Belma, który znajdował się przy tym silniku. Wymieniliśmy tutaj kondensator na pewno sprawny, co oczywiście nie wpłynęło na działanie tego silnika, bo przyczyna jego złego działania jest gdzie indziej. No właśnie, ale jednak ustaliliśmy, co temu silnikowi prawdopodobnie dolega, tak mi się przynajmniej wydaje, że udało się zidentyfikować uszkodzone uzwojenia w wirniku tego silnika. Jeżeli macie na ten temat inne zdanie, uważacie, że przyczyna złego działania tego silnika leży gdzie indziej, dajcie oczywiście proszę znać, ze wszystkich takich porad, cennych porad, bardzo się cieszę. W każdym razie ten silnik nie jest przypadkiem beznadziejnym. Moim zdaniem uda się go naprawić, jeżeli znajdziemy pasujący do niego wirnik, uda się go wymienić. Na razie będzie mógł sobie stać jako eksponat i
można będzie obejrzeć, jaki silnik był oryginalnie w odkurzaczu Alpha K2 z 1964 roku zamontowany. A ja mam nadzieję, że podczas następnej wizyty w Olsztyńskim Muzeum Nowoczesności w tamtejszym odkurzaczu Alpha K2 będę mógł przynajmniej na razie zamontować ten silnik typu SK5A1 i że ten odkurzacz będzie ładnie działał. Nawiasem mówiąc, bardzo chętnie bym wypróbował jego działanie w tym moim odkurzaczu Alpha K2 z 1964 roku, który na razie jest pozbawiony silnika, ale może zróbmy to już w oddzielnym nagraniu, bo dzisiaj naprawdę było już dużo do pokazania i do obejrzenia. Obejrzeliśmy sobie też odkurzacz Elektor, również z 64 roku, w którym znajduje się silnik dokładnie tego samego typu. Przy okazji obejrzeliśmy też odkurzacz Gamma 2, również z 64 roku, ten, który znajduje się tutaj niebieski za mną w tle, w którym znajdował się dokładnie taki sam kondensator z bydgoskich zakładów, jak ten, który znajdował się tutaj przy tym silniku. Także było naprawdę sporo do obejrzenia, zobaczyliśmy sobie różne próby zbadania nieprawidłowego działania tego silnika. Obejrzeliśmy sobie próby uruchomienia go w różnych warunkach, no i mam nadzieję, że to jednak było ciekawe, przydało się komuś i było dla Was też interesujące. Bardzo Wam za to dzisiejsze nagranie dziękuję. Do zobaczenia albo przy okazji próby tego silnika w tym odkurzaczu, albo w Olsztyńskim Muzeum Nowoczesności przy montażu tego zamiennika, a na pewno wcześniej i tak się zobaczymy tutaj w moim warsztacie przy przeglądzie jakichś kolejnych starych urządzeń. Cześć, do zobaczenia następnym razem. Ciekawe, w ten sposób w ogóle nie rusza.